Jak na gwiazdkowy podarunek był trochę spóźniony. To jednak bez znaczenia, gdyż i tak raczej trudno byłoby znaleźć go pod choinką. Ale już w podłączonym do internetu komputerze jak najbardziej, o ile tylko ktoś zechce rozpakować prezent od urzędników z ulicy Sikorskiego, czyli nową stronę Starostwa Powiatowego w Legionowie. W ramach projektu E-Standard w Urzędzie, czyli nowa jakość usług w administracji publicznej, zdecydowaliśmy się na odświeżenie, unowocześnienie, wprowadzenie nowych elementów na naszej stronie internetowej. Cały projekt E-Standard w Urzędzie, pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej kosztowało ponad 800 tysięcy złotych, natomiast strona internetowa kosztowała 40 tysięcy złotych. Skoro znalazły się unijne pieniądze, grzechem byłoby mądrze ich nie wydać. Swe wirtualne priorytety powiatowi marketingowcy określili krótko i precyzyjnie. Chcieliśmy, żeby nowa strona była bardziej przejrzysta, żeby miała nową szatę graficzną, żeby była bardziej multimedialna, żeby można było zamieszczać tam zdjęcia, filmy. Sądząc po wyglądzie i funkcjonalności, nowa strona starostwa wydaje się spełniać kryteria określone przy planowaniu jej liftingu. Przynajmniej zdaniem zleceniodawców tego nie tylko kosmetycznego zabiegu. Nowości pojawiło się w każdym razie sporo. Kalendarz wydarzeń, przejrzysta forma, możliwość zamieszczania zaproszeń przez mieszkańców po uprzednim zalogowaniu się. Mamy newsletter, mamy wersję kontrastową, lektora, mamy mapę interaktywną, też z możliwością dodawania przez mieszkańców czy modyfikowania adresów. Ciekawa i pożyteczna jest szczególnie możliwość zatrudnienia komputerowej lektorki. Osoby niedowidzące lub z innych względów mające problemy z czytaniem mogą to robić w prosty sposób. Wystarczy zaznaczyć na monitorze żądany tekst. W Starostwie Powiatowym w Legionowie od października prowadzona jest zbiórka korków w ramach akcji. Nowa strona starostwa to także nowe szanse na uniknięcie w nim wizyty. Dzięki zakładce e-Urząd podłączeni do sieci petenci oszczędzają i czas, i pieniądze, mając zarazem możliwość śledzenia, na jakim etapie znajduje się załatwiana przez nich sprawa. Jest możliwość przesyłania formularzy za pomocą ePUAP. Formularze są dostępne też w formie PDF-a. Będzie możliwość uczestniczenia na przykład w czacie, w konsultacjach społecznych, takich konsultacjach tematycznych, możliwość interwencji drogowych, też wszystko w formie online. Po tygodniu informatycznego rozruchu nic nie wskazuje na to, że nowa strona starostwa może sprawiać użytkownikom problemy. I tak ma według urzędników pozostać.